Cześć, nazywam się Magdalena Komsta i jestem psycholożką oraz promotorką karmienia piersią. Możesz mnie kojarzyć z bloga wymagający.pl, Instagrama czy fanpage o tej samej nazwie. W tym podcaście opowiadam o 10 błędach, które popełniłam podczas rozszerzania diety mojej córce w 2015 roku. Dzielę się tymi błędami, żebyś Ty nie musiała już ich popełniać. Dziś błąd numer 7. Będziemy trochę jak Hamlet w takim dylemacie, patrzeć czy nie patrzeć, oto jest pytanie. W rodzicielstwie jest tak, że czasami trudno jest ze sobą pogodzić niektóre ważne rzeczy, a ponieważ jesteśmy ludźmi, a nie robotami, to te nasze decyzje niekoniecznie są w 100% racjonalne, bo nie tylko takie dotychczasowe doświadczenia czy pozyskane wiadomości, ale także nasze cechy osobowości czy wręcz lęki wpływają na to, jakie decyzje podejmujemy. Ja na przykład zawsze bałam się, że gdy będę rozszerzała dietę, to moje dziecko może się zadławić. Chyba dlatego, że sama mam jakieś problemy z budową jamy ustnej, prawdopodobnie skrócone wędzidełko języka i sama bardzo często krztuszę się i dławię w trakcie jedzenia czy picia. I pewnie się domyślasz, że moja przygoda z wafelkami ryżowymi, którą opowiadałam w pierwszym odcinku podcastu, niespecjalnie mi pomogła uspokoić się w temacie tych zadławień. Także moje lęki plus informacje o tym, że nie należy zostawiać dziecka samego, kiedy je, no bo może potrzebować pomocy, między innymi to sprawiło, że ja patrzyłam na moją córkę, kiedy jadła. Cały czas. Nieustannie. Prawie nie mrugałam, tak patrzyłam. I to był błąd. Bo im bardziej ja patrzyłam, tym bardziej ona nie jadła. Trochę jak Kubuś Puchatek. Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. Dlaczego ona nie jadła? No, tego się mogę tylko domyślać. Nie mogłam jej o to zapytać. Znaczy, mogłam zapytać, tylko pewnie by mi nie odpowiedziała. Generalnie to chyba nikt nie lubi, kiedy mu się zagląda w talerz. Podejrzewam, że czuła presję, bo tę presję czułam ja. Zaczynałam się irytować, że nie je, że nie docenia, że ja tu gotuję, a to było dla mnie wyzwanie, no a właściwie nic do buzi nie trafia. I ta sytuacja zmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Otóż pewnego dnia, zamiast siedzieć i patrzeć na nią między podawaniem jej kolejnych porcji jedzenia albo właśnie patrzeniem, czy ona sobie sama wkłada jakieś kawałki do buzi, bo tutaj może warto dodać, że ja rozszerzałam dietę metodą klasyczną, czyli z karmieniem łyżeczką, a nie tak, nie tą metodą BLW, bo was lubi wybór. Więc pewnego dnia ja zamiast siedzieć, odwróciłam się do blatu w kuchni i zaczęłam sobie po prostu robić swoje własne jedzenie. I kiedy ja odwróciłam się ze swoim jedzeniem w stronę krzesełka, patrzę, a ona je. Tak po prostu. Wystarczyło się odwrócić. Oczywiście, to nie jest tak, że jeśli dziecko nie jest specjalnie chętne do próbowania nowych posiłków, to zawsze wystarczy tylko zostawić je samo z jedzeniem i zająć się swoimi sprawami. Bo tych przyczyn niejedzenia czy też niepróbowania może być więcej. Ale jeśli wokół tego zaczyna się robić presja, zaczyna czuć irytację, to dalsze patrzenie na pewno tutaj nie pomoże. Warto szukać więc przyczyn, powodów, ale warto też szukać jakiegoś złotego środka między tym koncentrowaniem się na dziecku, a nie patrzeniem na niego wcale, no bo to też nie jest dobry pomysł. W końcu, żeby zapewnić maluchowi bezpieczeństwo, no dobrze jest przynajmniej co jakiś czas na niego zerkać, kiedy je. Jak więc to wypośrodkować? Ja polecam teraz z perspektywy czasu po prostu przygotowywać posiłki stałe dziecku wtedy, kiedy my też mamy w planach usiąść do jedzenia. Czyli dawać mu śniadanie, kiedy ty siadasz do śniadania, dawać mu obiad, kiedy ty siadasz do obiadu i tak dalej. I nawet jeśli nie rozszerzasz diety metodą Bobas lubi wybór, czyli że będziesz karmić swojego malucha łyżką, przynajmniej w pierwszych miesiącach, to i tak między podawaniem kolejnych łyżek możesz jeść kęsy swojego jedzenia albo łyżki, tam zależy co sobie zrobisz. W ten sposób ty jesz regularnie, a dla wielu osób to jedzenie regularnie to wyższa szansa na dobre samopoczucie w ciągu dnia. Po drugie masz kontrolę nad tym, czy dziecko się nie krztusi albo nie dławi, ale jednocześnie go nie obserwujesz w taki natrętny sposób, tylko przerzucasz tę uwagę z dziecka na talerz i z powrotem.
No i co jest ważne, realizujesz w ten sposób jeden z podstawowych celów rozszerzania diety, czyli włączasz dziecko do rodzinnego stołu. A między posiłkami na żądanie podajesz niemowlakowi mleko. Tak to ma wyglądać. I chciałabym na koniec dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Jeśli już jesteśmy przy karmieniu dziecka łyżeczką. Pamiętaj, że nawet jeśli tak jak ja korzystasz z metody klasycznej, miksujesz pokarmy, dajesz dziecku na łyżeczce, to i tak do 10 miesiąca życia Twoje dziecko powinno zacząć dostawać kawałki jedzenia do rączki. Tak mówią oficjalne rekomendacje. Chodzi tutaj o to, że dzieci najłatwiej uczą się gryzienia i żucia twardszych kawałków właśnie między 6 a 10 miesiącem życia. Czyli jeśli zbyt długo będziesz polegać tylko na papkach, to nauka gryzienia i żucia będzie trudniejsza. Dziecko dłużej się będzie krztusić, dłużej się będzie dławić. Pamiętaj więc o tym, żeby do 10 miesiąca zacząć wprowadzać kawałki, bo kawałki to nie tylko metoda Belwu, to element każdego rozszerzania diety. Wszystkie potrzebne informacje o rozszerzaniu diety, w tym obu tych metodach rozszerzania, i klasycznej, i BLW, znajdziesz w książce Rozszerzanie diety niemowląt, której jestem współautorką. Możesz kupić ją online. Jeśli jesteś przed rozpoczęciem przygody z rozszerzaniem diety i chcesz uniknąć takich błędów jak moje, potrzebujesz jednego miejsca, gdzie po prostu wszystko znajdziesz, to zapraszam Cię serdecznie, żebyś sięgnęła po tę książkę. Ja ją napisałam z 3 dyplomowanymi dietetyczkami prowadzącymi projekt Mamada Dietetyka. Poradnik znajdziesz na stronie rozszerzaniedietyniemowląt.pl. A ja za tydzień wracam z kolejnym błędem. Opowiem tym razem o bilansowaniu posiłków. Do usłyszenia.